Hej, hej, dzień dobry, gotikowe świry. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. Jesteśmy w lesie, obok wioski Silbach. Wróciliśmy tutaj właśnie z jednym zadaniem, posłaniec Dimy. Jest to Sander, który, o, jak widać, jest lekko obity, bo tutaj nas trochę maszkar leśnych napadło, ale jak widać dał sobie radę. No i teraz mamy odnaleźć tego gościa, z którym miał niczego ubić interesy. No, ale on gdzieś tutaj został zatrzymany w lesie. No właśnie, szczury. A trzy szczury to gorzej niż jeden szczur. Więc szybka akcja typu spierdzielańsko. O, super, dziki. A akurat tam prowadzisz ta ścieżka krwi. No, pięknie. O kurde, nie, dlaczego tak zawsze musi być, że w kierunku, gdzie my mamy iść, są jakieś największe beboki? Dziki to, słuchajcie, nigdy nie jest nic dobrego do walki. Oho. Oho. Pytanie, czy przyjdzie sam? Przyjdzie sam, dobra. Nawet udało się ogarnąć dzika. Nasiono ognistego ziela. Nieźle. Dobra, czyli jeden dzik dostał mocnego szlaga, bo dostał jakiegoś kryta chyba, więc to mu zabrało całkiem dużo zdrowia. A my tymczasem idziemy na drugiego dzika, no i mamy nadzieję, że nie będzie trzeciego za... Krew? Chyba idę w dobrym kierunku. Chyba idę w dobrym... O kurde. Okej, udało się, super. Co to... zwłoki posłańca, proszę bardzo. Złoto, wieloletnie wino, włókno cięciwe, esencja lecznicza, mikstura swobodnego spadania, oddychanie pod wodą i pas awanturnika. Dobra. Czyli ten pas awanturnika, no, może nam być przydatny. Zobaczmy. Pas awanturnika, ochrona przed ogniem. O, czemu nie? Z pancerzem kolczym plus 5 do obrony przed wszystkim. Kurde, z pancerzem kolczym. A pytanie, skąd my mamy wziąć ten pancerz kolczy? Nic. Słuchajcie, szczurki. Aha, super. O, świetnie. Sundera też nie ma. Skubaniec chyba spitolił, co? On był taki, no, niezbyt można było na nim polegać. To nie jest on czasem? Stoi tam po prawej. Niezbyt można na typie polegać, niestety. To jest keeper, a to jest under. O ty, gnoju, ty. Co ty tu robisz? Czemu uciekłeś z lasu? Uciekłem? Musiałem Uciekłeś. Zalać czymś te myrtańskie pomyje, którymi mnie poczęstowałeś. O ty kurde. W początku smakowała mi ta piana, ale po kilku godzinach dalej nie mogłem się jej pozbyć z ust. Jeszcze by mnie któryś z tych wystraszonych wieśniaków wziął za tę ich całą bestię. No tak, piana z ust. Czekałem tam na ciebie już nie wiem ile i jedyne piwo, które miałem przy sobie na czarną godzinę, akurat mi się skończyło. Więc wróciłem w stronę wioski. Co za pius jeden. Chyba nie wystraszyłeś się wilków czy kretoszczurów, chłopcze, że zacząłeś mnie szukać. Znalazłem człowieka, którego szukasz. Pomyślałem, że mogło cię spotkać to samo, co człowieka, na którego czekałeś. Naprawdę? Co z nim? Nie żyje. Znalazłem zwłoki w lesie niedaleko stąd. Cholera! Jak wyglądał? Tak jak opisywałeś. Szczupły brunet w stroju kowala. Trudno było lepiej się przyjrzeć. Jego ciało nie było w najlepszym stanie, łagodnie rzecz ujmując. To chyba on. Wygląda na to, że sprawy się trochę pokomplikowały. Co masz na myśli? Jak Dima się dowie, że człowiek, z którym miała ubić interes, zdechł tuż pod moim nosem, to chyba mnie żywcem wypatroszy. A jak nie ona, to mój kapitan. Jest taka opcja. Chyba będzie lepiej, jeśli zaszyję się tutaj na dłużej. Najmniej aż sprawa trochę nie ucichnie. To co mam jej powiedzieć? Prawdę. Dowiedziałeś się ode mnie, że nasz
wspólnik odszedł z tego świata, a ja nic z tym nie mogłem zrobić. Jakoś będzie musiała to przełknąć. A ty? Co teraz zamierzasz zrobić? Nie wiem. Pewnie znowu urżnę się do nieprzytomności. Spartaczyłem tę robotę po całości. Oj tak, byczku. Nie dziwi cię stan, w jakim go znalazłem? Cholera wie, co go tak załatwiło. To już nie mój problem. W tych okolicach i dzisiejszych czasach to mogło być wszystko. Nawet ktoś z tych wygłodniałych uciekinierów. Jeśli wyczuł przy nim trochę kosztowności. Gdy Dima przekaże sprawę, nie zabrali Lorenzo, wszystkiego. Ten z pewnością wyznaczy do tego zadania kogoś z oddziału łowców. Oddział łowców? Oddział łowców? Nie słyszałeś o nich, młody? Nie. Nie dziwię się. Wolą pozostawać w cieniu. Trafiają do niego jedynie najlepsi z najlepszych. To mistrzowie kamuflażu, skradania i strzelectwa. Nikt nie załatwia trudnych kontraktów tak dobrze jak oni. No dobra. Oho, co się stało? Czy dobrze słyszałem? Mamy kolejną ofiarę bestii. To nie jest bestia. Nie wiem, o czym mówisz. Ja tam swoje wiem. Mówię ci, to ona kryje się gdzieś tam i czeka na dogodną okazję do ataku. Dobra, spokojnie. Nic się nie bój, byczku. Ogarniemy i bestię w swoim czasie. Oczywiście. W swoim czasie. A tymczasem idziemy do pana Bodowina. Tak, do pana Bodowina. Lecimy do tego alchemika, który zrobił lekarstwo dla Jorna, bo jego mamy tak naprawdę udobruchać. Więc mam nadzieję, że nam się uda. Nikt nie będzie nam tutaj robił problemów w tej kwestii. Nie wiem tylko, czy wspominać o tym, że my tak naprawdę przychodzimy od Ernesto, bo może być no, mocno przeciwny współpracy w tym momencie z Ernesto, nie? Ale koniec końców musimy mu powiedzieć, że przychodzimy w sprawie Ernesto, żeby go jakoś w ten sposób dobruchać. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby im przeszkadzać? Niezupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do swoich badań. Zaiste potrzebuję. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Wieści o konflikcie rozeszły się po mieście, albo przysyła mnie gildia Araxos. Wieści o konflikcie może, tak? Wieści o waszym konflikcie szybko rozeszły się po mieście. I bardzo dobrze. Niech wszyscy wiedzą, jak Ernesto traktuje swoich klientów. Ostatnio wysłał do mnie smarkacza, który zamiast ziół przyniósł bezużyteczne chwasty. Możemy przynieść coś w takim razie. Pamiętasz, jak wyglądał i nazywał się ten smarkacz? Chudzielec! Z rudymi włosami. W dodatku z gęby brzydszy nawet bardziej niż ty. O ile pamiętam, hej, miał na imię Rof. Jesteś pewien co do imienia? Nie. Ostatnio wielu smarkaczy o głupich imionach zawraca mi głowę. Przysyła mnie gildia Araxos. A czego szanowna gildia może ode mnie chcieć? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i przybywam, by rozwiązać wasz spór. No tak, mogłem się tego spodziewać. Swój swojego zawsze będzie kryć. Jakie są zatem wasze warunki? Zastrasz? No nie, mogę poszukać może dla ciebie ziół. Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół. A ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. Niech ci będzie. Przynieś mi 10 ziół leczniczych, 10. A zostawię Ernesto w spokoju. Zaginął mój brat, ty, patrzcie. Zaginął mój brat. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc! Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. No dobra, może to było trochę pochopne. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. A w zasadzie mamy, wiesz? Bo przyniosłem dla ciebie... Przyniosłem dla ciebie zioła, o które prosiłeś. Dobrze.
Widzę, że Lorenzo wyciągnął wnioski i w końcu przysłał mi kogoś kompetentnego. Czy to znaczy, że już nie żywisz urazy do Ernesto? Żywić to żywię, ale niech wam będzie. Zostawię go w spokoju. A teraz odejdź. Muszę wracać do pracy. Super, dziękuję bardzo. Sprawa załatwiona. No i teraz tak się zastanawiam. Co by było szybciej. Czy wrócić do Silbach i się przeteleportować? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Czy iść z buta, ale chyba wydaje mi się, że mimo wszystko do Silbach będzie lepiej. Bo tam bądź co bądź, kurde, do tego Archolos to jest taka kręta dosyć droga. Więc warto by było po prostu się przeteleportować. Przeteleportujemy się do do kaplicy Innosa koło Straży Miejskiej. I tam mamy już dość blisko do Gildii Araxos, żeby powiedzieć Ernesto, że załatwiliśmy tę sprawę. I to będzie w zasadzie ostatnia z osób, które musimy gdzieś tam przekonać i pomóc, by się za nami wstawili. I powinno być gicior. Siema, pan farmer. Nie masz tu czego szukać. A ja chciałem się tutaj przespać. Ciekawe, czy Straż Miejska taki głupi, zapomniała o tym przestępstwie, które zrobiliśmy przy karczmie Helgi. Bo tam jednego z tych trzech typów, którzy się na nas rzucili, obiliśmy po twarzy. No i wyskoczyło, że została nałożona grzywna na nas. Mam nadzieję, że nie jakaś duża. Dobra. Nie telekineza, a teleportacja. Proszę bardzo. I kapliczka Innosa w mieście. Pięknie. Chowamy. No i lecimy do Ernesto. I podejrzewam, że tak jak w przypadku Straży Miejskiej, wstępnych zadań będzie kilka, to jest jedno. Podejrzewam, że z trzech zadań. Ernesto, kochanki. Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy? Oddaj zadanie, mam już chyba wszystko. Bodowin nie będzie już sprawiał problemów. Dobra robota, chłopcze. 3000 punktów expa. Miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem? To dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej, niż od ciebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Polecam się na przyszłość. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie, Lorenzo. 200 złota. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę w ramach mojej wdzięczności. Jeśli będziesz na Starym Mieście, koniecznie wstąp do Austerii na jedną z moich nalewek. No i mamy, kurde, po swojej stronie oczywiście Ernesto. Dima? Rozmawiałem z Sanderem. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie, całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Dziki, no. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak. Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak Bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. O, pieniądze. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, masz mój głos.
Dziękuję. Super, trzymaj czyli się. Teraz dopiero mamy wszystkie głosy. Jak leci? Cześć, jak leci? Mam swoich stałych klientów, nie mogę narzekać. Czyli biznes się kręci. Żebyś wiedział. Business is business. I co teraz zrobisz? Nie wiem. Będę musiała poszukać innego wspólnika. Mam nadzieję, że tym razem będę miała więcej szczęścia. A, wybierz mnie, wybierz mnie. Dobra, jak dołączyć do gildii kupieckiej, to my wiemy, bo jesteśmy w trakcie rekrutacji. No to w takim razie idziemy oddać to zadanie. Podejrzewam, że teraz będziemy mieli jakieś nowe wytyczne i być może już z takimi, wiecie, ważniejszymi osobistościami z gildii kupieckiej będziemy współpracować. Gdzież on jest tu? Lorenzo. Hey. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. No, próbowałby nie. Twierdzi, że dzięki tobie Bodowin oddał mu należytą kwotę co do monety. Powiedział też, że szepnie o tobie dobre słówko swoim kolegom po fachu. Ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzędnie. Żałuję tylko, że mnie tam nie było. Chciałbym zobaczyć to przedstawienie. Co więcej, alchemik potwierdził, że przyniosłeś mu zioła, na których mu zależało. Reasumując, nie tylko uratowałeś dobre imię gildii, ale podniosłeś naszą reputację wśród obywateli. Dobra robota, chłopcze. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Helga twierdzi, że pomogłeś jej się pozbyć jakichś obwiesi z karczmy. Tak. Wspomniała też, że dałeś radę aż trzem naraz. No, to nie do końca. Trudne. Byli całkiem zalani w trupa. To nie ma znaczenia. Nie jeden strażnik miejski mógłby się od ciebie nauczyć, jak radzić sobie z takimi mentami. Dobra robota. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. No od Sandera osobiście wyciągnąć konsekwencje. Dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Armar przekazał mi, że dzięki twoim działaniom możemy liczyć na regularne dostawy za niewielką cenę. Dobrze wiedzieć, że oprócz ochrony naszych interesów, mógłbyś też zajmować się pozyskiwaniem dla nas nowych kontaktów. Zrobiłeś dużo więcej niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu do nas. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się dla ciebie miejsce wśród naszych gońców. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się podpisać kontrakt. O! A to czekajcie, to w zasadzie to już, tak? W sensie nie ma nic więcej do zrobienia? Jestem gotów do was dołączyć. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Czeka na ciebie na zewnątrz. Gdy tylko skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Robi się. Adelarda, dobra. Strój gońca Araxos, czy on jest faktycznie lepszy od tego, co mieliśmy? 40, 35, tak. Lepszy. Dobra, super. Ale pytanie jeszcze jest jedno. Praca do alchemika nadal jest możliwa dla rzeźnika też, więc czeladnika możemy sobie wybrać, tak? Dobra, dzielnica 5 to musimy się lać po mordach, ale musimy chyba trochę podszkolić jeszcze mimo tego w sile. Gorączka złota, list od Kurta, właśnie, bo tam trzeba było do Kurta podejść. Ostra jak brzytwa, to tam przy tych obozie drwali. Nie, no to git. To jedyne, co nam chyba teraz się zablokowało, no to oczywiście przystąpienie do Straży Miejskiej, ale my do Straży Miejskiej i tak nie chcieliśmy dołączać, no przynajmniej ja nie chciałem dołączać do Straży Miejskiej, bo zazwyczaj to mi się kojarzy jako stary obóz, wiecie o co chodzi, bycie strażnikiem, nie? Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. Zgadza się.
Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii, ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. Jak to? Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chłopcy, zajmijcie się tym. Powyknuję. I co? Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To jest dobry pomysł. Absolutnie nie. Ale jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wypić do dna. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Niech wam będzie. Jeszcze będę musiał cię pocałować w kolanko czy w sygnet, tak? Bogowie, co to jest? Trunek godny najemnika Araxos. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. A Dima sobie tam na wszystko patrzy z boku, nie? W takim razie wasza kolej, panowie. I wszyscy za naszego nowego rekruta. Ach, prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody za tobą. Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą w oku. Jak tam? Picie już działa? Trochę cieplej. Nie, ani trochę. Tak, widzę. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. Masz, sztachnij się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia. Dobrze, dobrze. No, próbuj. Co to, zielony nowicjusz? Jak ci się podoba bycie członkiem Araxos? Jest to ciekawe doświadczenie. Błąd! Jeszcze nie jesteś jednym z nas. Dlaczego? Nie złożyłeś jeszcze uroczystej przysięgi. No dobra, przysięgę? Dawaj. Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Ja, Marvin, przybyły z dalekiego zadupia. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Świetnie. I to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Się robi. No do sadzawki wam narzygałem, guys. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy gońca. Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Był świetny. Mokry, ale coś w głowie kręci. Ta większość tak reaguje. Nie przejmuj się, po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Żeście zrobili taki kontrast. Mam nadzieję. Co powiem wiedzieć jako goniec? Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to urzędas.
Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno. Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną. Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. No tak. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Jak słońce. Jeszcze ktoś? Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci darmowy alkohol i zioło, nie? Tak, teraz fajnie. Zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się. Po gildyjnym samogonie nie ma kaca. Bo jest tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Zapamiętam. Coś jeszcze? Dowiem się czegoś od ciebie o pracy gońca? Pewnie. Swojemu zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny Oczywiście. Użytek. Mm-hmm. Więc? Sumiennie wykonuj swoje obowiązki. Z pokorą. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze, zahaczając o farmę Bermara. Ale taki jest los każdego nowego. Czym mniej będziesz narzekał, tym szybciej dostaniesz awans. A co za tym idzie? Lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą wypłatę. Pamiętaj też, żeby nie latać z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało. Ale złożenie skargi w tej sprawie przyniesie ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem. Znaczy... Chyba. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce wszystko sobie przyswoisz. Nie bój nic. I jeszcze... No dobrze. Koniec tego dobrego. Tak? Dobrze. Idź się przespać. Najlepiej w jakimś ciepłym miejscu, żebyś się nie przeziębił na samym starcie. Idealnym miejscem na to będą nasze sypialnie. Znajdź sobie wolne łóżko. I miłych snów. Dobrze. Się robi. Dziękuję. Ale cię wzięło. Normalnie to bym ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie. Ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Żartownisie. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać ci wszystko, co potrzebne. Żartownisie, kurde. Oho. Ty, ale... Halo. Proszę mnie tu ładnie ubrać. Gdzie jest moja broń? Łuk? Nie, łuk chcę. Chcę mój łuk i chcę moją super ekstra brońkę. Okej. I telekinezę mamy i mamy te... Okej, dobra. Super. No to w takim razie idziemy na zewnątrz. Gdzie tu jest wyjście? I idziemy do Lorenzo po to pierwsze zadanie, bo to mnie ciekawi. Gdzie nas tak naprawdę wyślą, bo podejrzewam, że wyślą nas poza miasto. Już w mieście spędziliśmy dość sporo czasu. Jeszcze można byłoby oczywiście... Oho. Marvin, dobrze, że cię widzę. Do Kurta, nie? Powiedz mi, wolisz pracę fizyczną czy intelektualną? No, ciężko powiedzieć, ale może głową? Zdecydowanie wolę pracować głową. Doskonale cię rozumiem. Sam uważam, że ten rodzaj pracy jest znacznie bardziej dochodowy. A do tej roboty przyda mi się ktoś, kto potrafi ruszyć nie tylko mięśniami. W porcie znajduje się pewien statek, nazywa się Avenal. Jest jednym z ostatnich, które przybyły do Archolos przed zarekwirowaniem okrętów przez armię. Towar, który się na nim znajduje, należy do gildii. Jeśli chcesz się wykazać, pójdziesz dzisiaj do portu po zmroku i pomożesz w rozładunku tego towaru. No dobrze. Lepiej, żeby Lorenzo dowiedział się, że ci pomogłem. Pamiętam, nie bój nic. Jak zawieram układ, to dotrzymuję jego warunków. Jeśli wykonasz robotę porządnie, to cię polecę.
Okej, okay, a jakieś dodatkowe pytanie? Dlaczego po zmroku? Marvin, proszę cię o rozładunek, a nie o badanie genezy pochodzenia towaru. Ale ja nie o to pytam. Co jest tym towarem? To nie ma dla ciebie żadnego znaczenia. Ma, bo wolałbym wiedzieć, czy nie jest to coś nielegalnego. Nie zajmuję się nielegalnymi pracami, nie mówiąc już o tym, że nie zleciłbym takiej komuś, kto należy do naszej gildii. Kto tam będzie oprócz mnie? Niejaki Fulko i jego pomagier. On tobą pokieruje i przekaże kolejne. Kojarzę skądś Fulko. Ja będę się wszystkiemu przyglądał z pewnej odległości i w razie czego zainterweniuję. W razie czego? No, na przykład jakby grupa tych Hobdartusów was napadła. Albo straż robiła niepotrzebne kontrole. Noszenie towarów po zmroku brzmi dość podejrzanie. To samo mówili o tobie, gdy pierwszy raz się tu pojawiłeś. I jak się okazało, nasze podejrzenia były bezzasadne, sądząc po tym, jak daleko zaszedłeś. No dobrze, okej, to w takim razie dzisiaj po zmroku, tak? Dzisiaj po zmroku, zobaczmy, straż nocna. Otmar szepnie o mnie dobre słówko Lorenzo, jeśli pomogę w rozładunku statku Avenal. W tym celu powinien udać się po zmroku do portu, tam gdzie cumują okręty. Dobrze, słuchajcie. No to w takim razie zrobimy to dzisiaj wieczorem, ale jeszcze po drodze zajdziemy do Helgi i porozmawiamy z Kurtem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 16:00. Zapraszam serdecznie do śledzenia kanału. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.